Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Trwając w roku poświęconym świętemu Józefowi, będziemy przeżywać w najbliższy piątek wspaniałą uroczystość tego wielkiego świętego. Papież Franciszek pisze w liście apostolskim Patris Corde, że wszyscy mogą znaleźć w nim orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Sprawy, którymi codziennie zajmujemy się w apostolstwie trzeźwości, do łatwych nie należą. Dlatego pragniemy czcić świętego Józefa i wzywać jego wstawiennictwa jako patrona wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia. Trzeźwość w rozumieniu ogólnym to nie tylko brak nałogu, ale postawa życiowa, którą charakteryzuje powściągliwość, umiarkowanie, roztropność, rozwaga, odpowiedzialność i jasność umysłu. Te wszystkie cechy posiadał oblubieniec Maryi i opiekun Jezusa. Papież Franciszek we wspomnianym liście zwraca uwagę na bardzo istotną sprawę. Stawiając wszystkim ojcom świętego Józefa za wzór, pisze, że być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość, nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Powtórzmy, być ojcem oznacza czynić dziecko zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Dobrze wiemy, że ziemski opiekun Jezusa, jak pisze papież Franciszek, zawsze potrafi usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Był w tym całkowicie wolnym, bo logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Dlatego mimo trudności w zrozumieniu Bożych planów, z pewnością uczył małego Jezusa, że najważniejsze jest spełnienie woli Ojca Niebieskiego. Ktoś może zapytać, czy święty Józef był abstynentem. Chociaż Ewangelie nic na ten temat nie mówią, to jednak możemy powiedzieć, że w każdej chwili swego życia święty Józef był gotowy odpowiedzieć na Boże wezwanie. Anioł Boży wydawał mu polecenia nocą, a ten natychmiast reagował. Jego umysł, emocje niczym nie były zmącone. On wiedział, że to nie majaki senne czy wytwór wyobraźni, lecz przemawia do niego Bóg. Musiał więc być mężem nieustannej modlitwy i nieustannego czuwania. W ten sposób był w stanie Maryi i Jezusowi zapewnić opiekę cały czas. Pomyślmy, kochani, jak bardzo potrzeba nam dzisiaj takich świętych ojców, którzy będą odpowiedzialnie, z miłością sprawować opiekę nad swoimi rodzinami. Potrzeba świętych ojców, którzy będą obecni w życiu swoich dzieci, którzy będą umieli stawiać jasne wymagania, ale jednocześnie czuwać i pomagać w trudnych życiowych chwilach. Jaki będzie świat, w którym dzieci wychowywane są bez ojców? Jakim będzie świat, w którym ojcowie są często nietrzeźwi, przemęczeni, nieobecni przy swoich pociechach? Słusznie mówi się, że jedną z głównych przyczyn kryzysu współczesnych rodzin jest kryzys ojcostwa. Dlatego tak ważne jest wskazanie dzisiejszym ojcom ich odpowiedzialnej roli w rodzinie. Dobrze, że powstaje coraz więcej wspólnot, w których mężczyźni modlą się razem, pogłębiają swoją wiarę, pomagają sobie wzajemnie, także w praktykowaniu cnoty trzeźwości. Dziękujemy za ojców, którzy po poczęciu dziecka postanawiają zachować całkowitą abstynencję, przynajmniej do pełnoletności dziecka, aby być w stałej gotowości do opieki nad nim. To przede wszystkim od postawy ojca zależy, czy jego dzieci pójdą drogą wiary i trzeźwości. Mądry i trzeźwy ojciec, jak pisze ksiądz dr Marek Dziewiecki, upewnia dzieci o tym, że tylko ten, kto kocha, jest radosny i nie ma potrzeby szukania pomocy tam, gdzie jej nie znajdzie, na przykład w alkoholu, hazardzie czy internecie. Życie bez Boga i bez miłości sprawia, że człowiekowi odechciewa się żyć, a życie z Bogiem, naśladowanie Jego miłości sprawia, że człowiek nie wpada w różne uzależnienia i nie ma potrzeby, by uciekać od rzeczywistości. Święty Józefie,
który heroicznie praktykowałeś wstrzemięźliwość i zachowywałeś trzeźwość w myśleniu i postępowaniu. Wstawiaj się za nami, a zwłaszcza za wszystkimi ojcami, i tymi fizycznymi, i ojcami duchownymi, aby zawsze byli świadkami wiary i trzeźwości. Szczęść Boże.